Siemanko, elektrycznie Warszawa z tej strony. Dzisiaj tak trochę nietypowo, bo przede wszystkim dobrze nas słychać. Tak, przynajmniej mamy taką nadzieję, bo tak naprawdę robimy test drogowy, jak to będzie wszystko działało z mikroportami. Mikroporty są fajne, bo możemy oddalić się od siebie. A i dalej nas słychać. Nie mamy żadnych przewodów, a w dalszym ciągu wszystko słychać. Nagrywamy ogólnie na dwie kamery. DJI Osmo Action i Insta360 One R. Insta zamocowana jest na boku jednej z hulajnóg. Mamy, tak jak widać, dwie sztuki dziś do dyspozycji. Viset 10 Plus oraz Motus 10 Sport 2021. Niestety na tym filmie... się wszystkie pokończyły, jeżeli chodzi o Motusa. Tak, nie ma już, nie ma już, ale będą, spokojnie. Visety są, możecie visety brać. Tak. Co ciekawego, dzisiaj sprawdzimy, czy takimi potworkami da się po prostu podróżować po mieście. Ja jeszcze powiem, że ja mam na przykład Motusa, bo ja będę jechał Motusem ustawionego na 100% mocy i przyspieszenie na P12 w ustawieniach mam skręconą na jedyneczkę, bo mi się tak jeździ wygodnie. Viset jest dokładnie to samo, jest 100% mocy i przyspieszenie skręcone na minimum, ponieważ na maksa no są to takie dwa potężne konie, które za każdym razem ruszając rwą kapcia z przodu, także żeby było przyjemniej i milej, w ten sposób to wygląda, także co? Wsiadamy na hulajnogi i jedziemy. Jedziemy. Gdzie pojedziemy? No pojedziemy w stronę Wisły, tam rozumiem mówiłeś o tej syrence. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, przy okazji zobaczymy, czy słychać wiatr, czy nie słychać, jak to wszystko się ma. Dobra, włączamy hulajnogę. Bieg trzeci. 59,8 V. Nie, 59. Po prostu. Ja mam 67 V. Wy przy okazji zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądać. No jest o tyle ciężkie i skomplikowane, że jedną kamerę mam około 30 cm szerzej niż samą kierownicę. Mówimy tutaj o Inście 360 One R, więc muszę dość mocno uważać na lewą stronę, żeby kogoś nie zahaczyć. Tak jak widzieliście przed chwilą, zahaczyłem już krzaki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A wy dzięki temu, że jest to 360, możecie sobie poobserwować dwie hulajnogi podczas jazdy. Tak, włączyłem ten tryb eko, dwa silniki, ogień. O, i mnie zablokowało na 20. Przy okazji powiedzcie, czy takie nagrania wam się podobają oraz oczywiście, czy nas dobrze słychać. Ciekawe, czy mnie słychać. Na mikrofonach mamy koty, także powinny dość dobrze usuwać wiatr. Jest. Natomiast no jeździmy ze znacznymi prędkościami, także sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Ktoś mądry, co się podobno zna na tych mikroportach powiedział, że jak założymy kota, to nie będzie w żaden sposób przeszkadzał wiatr. Zobaczymy, czy to prawda. Strasznie nisko, trzeba kucać. I teraz co do mocy tej hulajnogi, jedziemy sobie za rowerzystą. No wyprzedzaj. No widzicie, mocna jest, a tak jak mówiłem, jest skręcona, jeżeli chodzi o przyspieszanie na jedynkę. Ty
jedziemy sobie wzdłuż Alei Stanów Zjednoczonych. W tej chwili przejeżdżamy ulicę Międzynarodową. Prędkość Xiaomi 360, 24 na godzinę. Jak? Według mnie odczucia z jazdy są mega. Według mnie też. Fajne, mięciutkie zawieszenie. Nie wiem, czy to widać. Pewnie widać. Miękkie są te sprzęty, no nie ma co mówić. Fajnie się jeździ. No a jeszcze przy okazji moc. A wy też przy okazji sobie zobaczycie, jak to wszystko wygląda. No i może wreszcie będziecie mieli fajny film. I tak jak mogę, co mogę powiedzieć o jeżdżeniu tak mocnymi sprzętami? Naprawdę warto sobie ustawić te dwa ustawienia, jeżeli chodzi o parametry mocy i przyspieszenia, pod siebie. No bo wiadomo, że jak pojedziemy gdzieś w teren, no to będzie to inaczej. Jak będziemy jeździć po mieście, też będzie inaczej. Tak jak mówię, dla mnie po mieście się jeździ komfortowo motusem. P8 100%, P12 jedyneczka. I to jest naprawdę komfortowe dla mnie. Jak będzie dla was? Nie wiem, ale tak jak mówię, warto sobie pokombinować, popatrzeć, poustawiać to, tak, posprawdzać, żeby po prostu cieszyć się z jazdą, tak? A ja od siebie dodam taką rzecz, żebyście mogli powiedzieć, czy w ogóle taki film, jak teraz widzicie, wam się podoba. No dokładnie. Bo nagrywamy go w ten sposób pierwszy raz, jedź pierwszy. Tu mamy... Jest o tyle ciekawie, że właśnie oboje mamy mikroporty i nas po prostu słychać, niezależnie od tego, na której hulajnodze jedziemy. Widzicie, wariatów nie brakuje. Także jest to dość ciekawe. Standardowo ktoś do mnie dzwoni. No niestety przykro mi, przez najbliższe 40 minut raczej nie odbiorę telefonu. No kiedyś te filmy muszę dla was nagrywać. Także tak to. O, długa prosta. Bez ludzi. Zobaczymy, ile poleci. Ciekawie, 55 na godzinę. 56 na godzinę. No i to już zacznę hamować. 57. 70. Hamuję. 57 na godzinę z wagą w okolicach 80 kg. Dużym wiatrem, bo dzisiaj naprawdę jest duży wiatr. Myślę, że całkiem przyjemny wynik. Mega zabawka, no. Jest fajnie. Oczywiście, jak widać, kaski na łbach. Bo to poważne zabawki. Natomiast teraz też widzicie, czy na takich zabawkach daje się jeździć. Bo często, gęsto słyszę, że takie zabawki to są tylko na tor. Tak jak widzicie, można sobie całkiem spokojnie jeździć po mieście, jeżeli oczywiście sprzęt jest odpowiednio ustawiony. Tutaj mamy taką drogę nierówną, jak brat podjedzie i test z kamerką, to będzie widać, jak zawieszenie sobie pracuje w tych dwóch hulajnogach.
Tak jak słyszycie, nie ma żadnych puków, stuków, wszystko ładnie wybiera. Fajnie to wygląda w tym Wisecie. Ciekawe, czy w Motusie tak samo fajnie. Sobie popatrzeć, jak ludzie jeżdżą samochodami, z jakimi prędkościami daje się poruszać też hulajnogą. Do kamery, które pozwala na troszeczkę więcej. Nie lubię tak przejść na pieszo. Także nie mam takiego strachu o samą kamerę. No powiem wam, że naprawdę jestem ciekawy, jak tym wiatrem jest. Wieje na tyle dużo, że jadę w kasku i jeszcze dodatkowo mam czapkę, żeby uszy chronić, bo wieje naprawdę mocno, więc jestem ciekawy, jak sobie, no właśnie myśmy przejechali, widzę syrenkę, więc musimy trochę wrócić do niej, bo mieliśmy do syrenki dojechać, tak? Sygnalizuję nogą. Ja nie sygnalizuję wcale. Naszą piękną syrenkę warszawską. Tak, jak widać, zainteresowani. To co, zbijamy się stąd, bo i tak nikogo nie ma. Ty jak jeździsz i mnie wyprzedzisz, to nie zjeżdżaj na prawo, bo kamera jest po tej stronie. Więc lepiej zostań na środku, bo ja cię mogę wyprzedzić, cię widać. Rozumiesz? Bo ty zjeżdżasz na prawo i wtedy... Ja zjeżdżam na prawo, żeby, wiesz, innym nie wrócić dziś. Pewnie jesteś szybszy od ciebie. Nie wiem. No dobra, pod syrenką żeśmy byli. Pod syrenką jak pod syrenką. Pod syrenką jak pod syrenką. To takie trochę testowe wideo, żeby zobaczyć, jak to wszystko będzie działać. Czy wszystko słychać, czy jest na odpowiednim poziomie głośności, czy nie przeszkadza wiatr, czy możemy gadać przy większych prędkościach, czy też nie. A wy przy okazji, z racji, że to jest 360, widzicie dwa sprzęty. Dokładnie. Teraz pojedziemy sobie wałem. Mamy dużo głośniej, będziemy jechali przy samej ulicy, więc zobaczymy, jak te mikroporty zbierają nasz głos.
czy także macie film nie tylko i wyłącznie z samych hulajnot, ale też przy okazji z testowania sprzętu. Dokładnie. Jedź. Ale kłutek na wieszaku. Sygnalizować nogą. No i to już tam się zaczyna ruch uliczny. To jak widzicie, dosyć spory. Zobaczymy, jak to będzie wszystko zbierać. Przejechaliśmy w tej chwili 6,5 km. Zużycie prądu faktycznie nie wystąpiło. 65 V w dalszym ciągu. No ale w Visecie jest duży akumulator. A tu jest 28 Ampero-godzin na 60 V, także trochę tego mięsa jest. My też nie wariujemy jakoś za specjalnie, tak jak widzicie. No to bardzo fajna rekreacyjna przejażdżka. Więc ciekawe, jak pod mostem zbiera mikroport. Tego, tak jak mówiłem, że mam kamerę na wysięgniku. To nie jest może jakoś strasznie daleko ode mnie, bo cały wysięgnik ma 70 cm, czyli jakieś 50 cm od szczycy kierownicy sobie to odstaje. No ale kurczę, jakoś taki strach lekki jest. Żeby coś nie rąbnąć. Strasznie mnie ciekawi, co powiecie na takie wideo. Bardzo bym chciał, żebyście w komentarzach powiedzieli, czy tego typu nagrania wam się podobają. Jeżeli tak, to takich nagrań oczywiście będzie więcej, oczywiście w miarę możliwości, no bo nie wszystko daje się niestety zrobić. A ja tak zapytam co do hulajnogi. Czy na Visecie też jest tak, że droga po prostu zmienia kolor raz na jakiś czas? Czy czujecie nierówności? Tak, jest naprawdę w porządku. Są oczywiście nierówności, które czuć na Visecie, ale musicie wszyscy pamiętać o jednej rzeczy. Ja ważę 70 kg, czyli jestem tak naprawdę na tą hulajnogę bardzo lekki. No tak, jaki jest jej maksymalny udźwig? Na pewno ponad 150 kg, ale ile to ci nie powiem, bo nie pamiętam. No i w Visecie jest regulowane zawieszenie. Można sobie je utwardzić albo zwiększyć. W motusie niestety tego nie ma. Jest ustawione jakoś. Tutaj z tego co pamiętam, to jest w okolicach 130 kg maksymalny udźwig tej hulajnogi. Ale powiem wam, że tam, tak jak ja ważę, w tych okolicach 80 kg jest naprawdę w porządku. Nie ma co mówić, że nie. Myślę, że cięższa osoba, tak jak na przykład mamy kolegę, który waży 100 kg, jeździ na motusie, no on jeździ dużo, bo już ma przejechane ponad 800 km na dzień dzisiejszy. Też mówi, że jest bardzo komfortowe to zawieszenie pod jego wagą, więc no jest trafiony w punkt, jeżeli chodzi o... Ale nie ma co mówić, można by powiedzieć też o wadach tego zawieszenia. Chociażby ma wady. Częste przeglądy związane ze smarowaniem tego zawieszenia. Tak, często jest tak, że po prostu wysycha, tak można powiedzieć, że powiedzmy, że to chodzi o to, że wysycha i wtedy skrzypi. Tutaj trochę skrzypi przód, bo nie smarowałem przed jazdą. Mamy przejechane, żeby wam powiedzieć, 204 km na tej hulajnodze.
Ile razy było smarowane, nie wiem, ale też nie jakoś specjalnie dużo, to było jakieś 3, no może 4 razy, gdzie no piszczało i było trzeba smarować. Smarowanie jest dosyć proste, wystarczy kupić sobie w sprayu jakiś smar, może to być teflonowy, my akurat używamy zazwyczaj silikonowego, i psiknąć po prostu w tłoczysko amortyzatora i już tak naprawdę całe smarowanie. I kończą się skrzypy, tak jak tutaj słyszycie, mam nadzieję, że słyszycie, trochę z przodu sobie skrzypi. Następną wadą jest taka wada, że przy dosyć lekkich osobach, tak jak na przykład no ja jeszcze się, powiedzmy do tego, że jestem lekką osobą, zaliczam, to jest to, że przy jeździe tą hulajnogą, gdy mamy większe wertepy i zawieszenie odbija do góry, jest stuk. Można to zniwelować, jest to podane u nas na Facebooku. My taką usługę też jak najbardziej będziemy robić, czy już nawet robimy. Więc tak to wygląda. No zobaczcie, tutaj mamy taką drogę z kostki. Jadę po niej i no, trochę trzęsie, tak? Nie ma co mówić, że nie, ale jedzie się całkiem w porządku, tak? No dobra, wjeżdżamy sobie tutaj z powrotem na trasę łazienkowską. Podjazdy pod górkę na tych sprzętach to czysta formalność. Nie wiem, czy pamiętacie z zeszłego roku, żeśmy robili testy podjazdy w różnych hulajnach. Jak widzicie, ona tutaj nie ma żadnych problemów z podjazdami pod te górki. No już jedzie 30 na godzinę. Ciekawe na tej hulajnodze, niespecjalnie jest strach jechania szybciej. Teraz żeśmy zjeżdżali 40 na godzinę, dla niej to nie robi jakiegoś większego wrażenia. Gdzieś mi brat zaginął, zwolniłem do 15. O, i jest. Chodzi o Viseta. Tak jak widzieliście, taki efekt szymy brat załapał. To była lekka szyma? Nie. Jak to nie było widać na filmie? Nie było. A na filmie widać.
to naprawdę dwie bardzo fajne, mocne zabawki w dość ciekawym przedziale cenowym. Motus kosztuje 5999 zł. Oferuje trochę gorsze parametry, układ hamulcowy linkowy, ale daje tak samo fajny fan z jazdy jak Viset 10, który kosztuje 12 tysięcy zł. Viset jest już hulajnogą premium. Mamy hamulce hydrauliczne, mamy rozblokowanie hulajnogi kartą NFC. Niesamowitą moc. Mamy dodatkowy przycisk Sport, który pozwala na naprawdę wiele, bo dodatkowo odblokowuje nam jakieś 15-20% mocy przez około 5 minut. Uruchamia nam się wtedy tryb 5. No i takie sprzęty jak ProSport 2021 nie mają szans, no nie ma co ukrywać. Ale jest to takie dość fajne porównanie, bo zobaczcie, jaki rynek hulajnóg elektrycznych jest ciekawy. Mamy totalne Eldorado. Motus, wprowadzając ten model na rynek w cenie 5999 zł, tak naprawdę na tym rynku trochę zamieszał. Bo co my możemy na tym rynku kupić? Bostera? Viseta 9 z plusem. Viseta 9 z plusem, który jest droższy, 7. Droższy o 1000 zł. Oczywiście to dalej jest premium, ale chociażby Viset ma koła 8,5-calowe. Ale na przykład ma bardzo fajną wagę, bo waga Viseta 9 to 25 kg. Tutaj motusik waży 29, a Viset 10 waży 36. Ale fajne zabawki, nie ma co mówić. Ja lubię wszystkie hulajnogi. Oczywiście nie o wszystkich hulajnogach można powiedzieć coś dobrego, natomiast o tych sprzętach oczywiście, że można mówić coś dobrego, tak samo jak i o Motusie, jak i o Visecie. Ja się w Visecie zakochałem. Nie ukrywam, na dzień dzisiejszy jest to moja hulajnoga numer 1. Sorry Cabo, ale Viset robi lepszą robotę. Sygnalizuje nogą. Daje większy fan z jazdy, te zawieszenie robi mega fajną robotę i kurczę, jakoś tak na tym Visecie nie czuję się, że ta hulajnoga mi się rozpadnie? No, wykonanie jest naprawdę premium. Bo Cabo też jest wykonaniem premium, ale kurczę, tam tyle awarii związanych na przykład z kontentniętą szpicą kierownicy, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy człowiek miał, że coś się może z tym zdarzyć. Tu, kurczę, to jest no czołg, no prawie czołg. Za 12 koła ma się naprawdę mega fajną zabawkę. Oczywiście ja nie mówię, że te hulajnogi są dla każdego. Jeżeli ktoś szuka sprzętu do, nie wiem, 2-3 tysięcy złotych, no to z takiego sprzętu się może tylko śmiać i mówić, że kurczę, kto to w ogóle kupuje, tak? Natomiast jeżeli ktoś lubi fajne, mocne, potężne zabawki, Viset 10... Komfortowe też przede wszystkim. Tak, Viset 10, jak i Motus ProSport. To są fajne sprzęty, na które warto zwrócić mocną uwagę. Na ciekawskich, no bo zaraz się będziecie pytać, jakiego zestawu mikrofonów używamy, jest to Boya. Bezprzewodowy zestaw mikrofonów. Taki, powiedzmy, typowy pod telefon komórkowy, tak? Nie są może najtańsze mikrofony, ale... Ale też nie najdroższe. Ale nie najdroższe. Mogliśmy sobie kupić Rode, tak? Czyli mikrofon numer jeden, ale uznaliśmy, że to jest bez sensu. Trochę przydużo. Ten zestaw jest połowę tańszy i robi tak naprawdę to samo. Poza jedną rzeczą. Nie możemy rozdzielić nagrania tak jakby na prawy i lewy kanał, co w Rode jest możliwe. Możemy sobie wycinać ścieżkę z jednego lub drugiego kanału. Tutaj tak jakby wszystko nagrywa się pod jeden kanał, w tak zwanym mono. Dlatego musimy uważać, jak wchodzimy sobie w słowa, jak coś gadamy, żeby się nie zagłuszać wzajemnie. Trudno, najwyżej się będziemy trochę zagłuszać. Najwyżej. Pamiętajcie, bo jeszcze raz przypomnę, napiszcie w komentarzu, czy tego typu wideo Wam się podoba, czy chcielibyście, żeby takie wideo pokazywało się częściej. Ja też dzięki temu może uda mi się brata namówić, żeby przyjechał do Wołomina, to byśmy poskakali na dwóch hulajnogach gdzieś tam po lesie. No bo czemu nie, tak? Dokładnie. Wszystko zależy, jak czas pozwoli. Na razie się bujam na motusie. Lansujemy się. 14 na godzinę. Pełny lans, pełny lans.
zobaczymy też, ciekawe, czy nas puszczą do centrum handlowego, takiego mini centrum handlowego, ale zawsze z tego typu zabawkami, tak? To są już no, spore sprzęty. Więc może się okazać, że nas po prostu nie wpuszczą. Mam nadzieję, że nas wpuszczą. Rozumiem, że nie chcesz pokazywać wejścia do sklepu, tak? Nie, no myślę, że nie ma sensu. Myślę też, że jest to też testowe wideo, oczywiście pokazujące dwie fajne zabawki. Chyba te wideo trzeba po prostu teraz zakończyć. Na większe testy i większą zabawę tymi sprzętami jeszcze przyjdzie czas, także jeszcze nas zobaczycie na tych sprzętach. Na innych też, bo Wizet 9 z plusikiem też wystąpi, weźmiemy sobie Wizeta 8. Potestujemy też inne motusiki, tak samo jak i Joyora. Mamy dwusilnikowego Y10, mamy, który teraz jest w dobrej cenie, bo kosztuje 4. Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, jaka ta promocja jest. Ale poniżej 5 kosztuje, także można się też nim zainteresować. To jest bardzo sztywna hulajnoga, bo nie powiem, że nie. Natomiast ma dwa silniki, 60V, 18 Ah. Także no ryje asfalt, ryje banie, także można się zdziwić. Co można jeszcze powiedzieć na temat tej jazdy dzisiaj? Ja mam na liczniku, żeśmy przejechali 10,9 km. A ja mam 12,4. I ja mam teraz napięcie 55,5 V. A ja mam 65 V. No więc właśnie, więc sobie tam w domu kalkulatorek popatrzcie i tak dalej. I teraz skąd się wzięła różnica kilometrowa? Stąd, że jeden licznik, tak jak w motusie, zaniża prędkość, czyli jak tam wjechałem najszybciej 57, to on jechał tak naprawdę szybciej. A Wizet trochę zawyża. I stąd jest ta różnica, jeżeli chodzi o dystans przejechania, tak? No bo wiadomo, przejechały obie tyle samo, więc niemożliwe, żeby ta przejechała 11, a ta... Ta 12, ta 11, tak? No jechaliście z nami chyba, tak? No, dokładnie. Z nami jechaliście? Powiedzcie. Z nami? Z nami. To co? Żegnamy się, tak? Żegnamy się czule. Zachęcamy przede wszystkim do subskrypcji kanału, odwiedzania naszego sklepu www.elektrycznikwarszawa.pl oraz sklepu stacjonarnego. Sklepu stacjonarnego. Przychodźcie do nas, lubimy z wami gadać. Międzyborska 60x62. Nie mamy jeszcze szyldów, bo nie mamy, przyznajmy się bez zdjęcia. Ale to dlatego, że coś jest z firmą, którą żeśmy zamówili. Od tygodnia nie ma. Od tygodnia czekamy. No może się w końcu doczekamy, tak? Także co? Żegnamy się i widzimy się w kolejnym, miejmy nadzieję, ciekawym wideo. Także do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej.